21 czerwca 2018 roku to dzień, który przejdzie do historii, ponieważ rozegrały się tego dnia drugie regaty o Puchar Rektora WFIS. Regaty niezwykle emocjonujące, niesamowite warunki atmosferyczne, które panowały na akwenie, bardzo silny, wymagający wiatr, rywalizacja zacięta, zwycięskiego tytułu bronili studenci, niestety musieli ustąpić miejsca wykładowcom. Niespodzianką i niesamowitą sytuacją, która się rozegrała na regatach, było to, że wystartowali właśnie i wykładowcy, i studenci. Zwyciężyła załoga doktora Zbigniewa Czubka, załoga, która nazywała się Banda Cygana, i wygrała ona z laboratorium WF, które oplasowało się na drugim miejscu, i z załogą Tomasza Hamery pod nazwą Puma Sailing. Także dopisały nam warunki, dopisały nam frekwencja, wszystkie sprawy organizacyjne zostały dopięte. Bardzo cieszę się z tego, że dopisała nie tylko frekwencja, ale też dobre nastroje, z tego, że wciąż trwa za nami tutaj fiesta i feta związana z tymi regatami. Jest koncert szantowy, jest poczęstunek, pamiątkowy tort piękny, który został wręczony na sam koniec wszystkim uczestnikom. I to, co jest fajne w tych regatach i niesamowite zarazem, to to, że która załoga by nie wygrała, to i tak zwycięski wychodzi z niej AWFIS Gdańsk. I za to wszystkim uczestnikom i załodze Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFIS bardzo dziękuję. Płyńmy z prądem rzeki, tam gdzie Liverpool i do Santiago, dookoła Hornu przez Frisco Bay, tam gdzie stronę zbocza Mexico, więc in the way, in górę, w dół, in the way, in Santiago. Nie minie rok, powrócimy znów tam, gdzie strome zbocza Meksyko, bo złoto Kalifornii ciągle gnał nas wiatr, in the way, in Santiago. Bo puste ładownie wypełniać trzeba nam tam, gdzie strome zbocza Meksyko, więc in the way, in górę, w dół, in the way.